Kryos Plus firmy Ops. W zestawie mamy atomizer zapasowy, szkiełko, śrubokręcik. Na dole jest watka, zapasowe śrubki, o-ringi i dwie grzałki Clapton. Jeśli chodzi o dolny kap, regulacja przepływu powietrza, czyli możemy większy lub mniejszy przeciąg. Dodatkowo możliwość zamykania dopływu likwidu, szczególnie przydatne przy napełnianiu od góry. Zamknięty, otwarty. W górnym kapie mamy regulację przepływu powietrza na dripie. Po odkręceniu dolnego kapa mamy dostęp do bazy Velocity, która występuje w bardzo wielu parownikach. Montowanie grzałki bardzo proste. Luzujemy boczne śrubki i montujemy grzałkę w bazie. Jeśli chodzi o montaż waty, to w cztery otwory delikatnie, nie za dużo, nie za mało. Tu niestety nie ma jednoznacznej recepty, ile to. Każdy swój setup dobiera pod siebie w zależności od tego, jaką grzałkę zrobił, na jaką moc ustawił, czy temperaturę, no i jaki skład likwidu, czy bardziej rzadszy, czy gęstszy.